Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 4. odcinek z naszej serii Zagrajmy w Dead Space 3. No i cóż, kontynuujemy. Zobaczmy, co mam właściwie za zadanie. Przegrupuj się. Ronald odzyskał zasilanie, ale jest bezpieczna. Teraz pora zaplanować następny krok. No i dobra, ostatnio mieliśmy przejść tutaj. Okej, widzę, że jest Eli. Pogadajmy z nią. No dobra, i to tyle tutaj. Wiecie, co ja bym jeszcze... Okej. Użyj lokalizatorem, by znaleźć warsztaty i inne, okej. Zobaczmy, doszli do Teranowa. Wahadłowiec, którego szukamy, pastorał, znajduje się w wielkim transportowcu masowym zwanym Teranowa. Wygląda na to, że wznowienie dostawy energii na Ronald aktywowało przy okazji system nadajników sieci transportowej flotyli. Powinienem być w stanie wykorzystać to do sprawnego przemieszczania się między tymi statkami. Okej. Chciałbym właśnie na wstępie z warsztatu jeszcze skorzystać, żeby tam ogarnąć sobie kilka rzeczy. O właśnie, mamy jeszcze te nowe ulepszenie. Tylko pytanie, co ja chcę ulepszyć? Karabin na razie mi się nie przydaje, więc może pójdźmy w działo plazmowe. Co my tu mamy? Magazynek, okej. Tylko tak. Aha, czyli widzę, że po prostu dostaniemy większą pojemność magazynka i tyle. No dobra. Teraz jeszcze tak. Mogę jakieś przedmioty stworzyć? A, to wszystko to mi niepotrzebne tak naprawdę. Co ja mogę wywalić do sejfu? Na pewno małe apteczki, bo one no... nie leczą za wiele i są niepotrzebne. Stazę wyrzucimy też. A amunicję myślę, że możemy sobie wziąć. Mamy te dwie bronie. Kurde, strzelba energetyczna. Powiem wam, ta strzelba mnie kusi. A wiecie co? Może zróbmy inaczej, bo skoro i tak nie używamy tej broni... co ja chciałem powiedzieć? Tej broni... tego karabinu, to wyposażymy się w... o właśnie, w tą strzelbę. I zobaczymy, jak się nią w ogóle posługuje. Pamiętam, że strzelba w Dead Space 2 naprawdę była mega OP. Rozrywała wszystko na pół, także liczę na to, że tutaj będzie podobnie. Ulepsz rig i zmień kombinezon. O, nareszcie. Tak się właśnie zastanawiałem, czy to w ogóle będzie obecne w tej grze. Kombinezon legendy Dead Space odblokowany. Okej. Co my tu mamy z te kombinezony? Kombinezon inżyniera. Okej. Aha, czyli to jest po prostu skórka, tak? Tak, to jakby nic nie zmienia, jeśli chodzi o statystyki postaci. Ale dobra, możemy sobie ten kombinezon założyć. Możemy go przetestować. Zobaczymy, jak się w tej części Isaac prezentuje w klasycznym kombinezonie. No, jest i Isaac, którego tak dobrze znamy z Dead Space'a 1 i 2, okej. Skoro to jest tylko kwestia kosmetyczna, to będziemy sobie na bieżąco zmieniać te kombinezony, jak się jakiś nowy odblokuje. A co jeszcze z tym rigiem? Ulepsz zdrowie, pancerz i zasobnik z tlenem. No dobra, tylko jak to działa? Aha, i patrzcie, za pomocą złomu i żelu somatycznego i innych tam jeszcze materiałów możemy sobie to ulepszać. No dobra, ja przede wszystkim poszedłbym w zdrowie. Najmniej jedną kreskę. Aha, i tu potrzebuję żelu i wolframu. Wolframu jeszcze nie znaleźliśmy chyba w tej grze ani jednego. Tlen. Jeszcze mamy... Okej, możemy pójść w pancerz, w tlen tak samo. Widzę, że tlen możemy już ulepszyć na wysoki poziom. A wiecie co? Może idźmy w ten tlen. Niech będzie. Jeszcze jeden poziom, skoro możemy. Jeszcze możemy ulepszyć stazę, ale widzę, że nie stać mi już na to. Jeszcze kinezę. Aha, obrażenia od kinezy albo zasięg. Ja chyba wolę zasięg ulepszyć. Ale widzę, że mogę też jeszcze obrażenia. No dobra. Okej, tutaj to tyle. Dobra. A ta zmiana mi się akurat podoba, powiem wam szczerze, zamiast tych węzłów mocy. Jest to wygodniejsze. Podoba mi się to. Dobra, idziemy dalej. We're taking sides now? I know you two had a thing, but she's mine now, and I love her too much to let her do this. If she's right and this is the marker home road, maybe there's a chance of stopping this. But we both know how this is going to end. If they found a way to stop the markers 200 years ago, don't you think we'd all be safe by now? It doesn't add up. Oh, I get it. I get it. You think you and her... Yeah, we'll forget it. She's over it, all right? Ojej, stary, jaki ty jesteś irytujący, to naprawdę. Ma jakąś obsesję dziwną, że Isaac mu ciągle chce Eli zabrać. A widać, że mu ewidentnie na tym najmniej zależy w tym wszystkim. Jeśli w ogóle zależy. Okej, tu jest niestety zamknięte, tu tak samo. No dobra, to lećmy tędy. A chciałbym już tą strzelbę przetestować. Dobra, otwórzmy i tu chyba wyjdziemy na przestrzeń, no właśnie, ale ile tlenu mamy, wow. To mi się podoba. Patrzcie. Poczekajcie, gdzie ja muszę się właściwie udać? Okej, w tamtą stronę. Nie warto raczej tu nic przeszukiwać. Nie wydaje mi się. Do you guys hear this? My rig's picking up some kind of looping message. It sounds encrypted. It's coming from the research vessel C.M.S. Greely. This could be really important. If I get a chance, I'll check into it, Santos. Isaac out. O właśnie, moi drodzy, i tu mamy nowy rodzaj zadań, misje dodatkowe, zobaczmy. Okej, przeszukaj Greely. Czekajcie. Zaszyfrowana wiadomość została odebrana przez wszystkie nasze rigi. Wygląda na to, że jest transmitowana C.M.S. Greely, jednego z krążowników z Kafu, z tej opuszczonej flotyli. Jeśli tylko będę mógł, powinienem się temu przyjrzeć. No właśnie. I teraz tak, czekajcie, bo tam mamy warsztat, automat. Aha, czyli my się mamy... A, bo z tego co pamiętam, to chyba będzie to działać w tej grze tak. W ogóle zwróćcie uwagę, jakie naprawdę mamy epickie widoki tutaj. Nie wiem, czy na YouTubie też tak imponująco wygląda. Ale u mnie zdecydowanie tak. Dobra. I z tego co pamiętam, moi drodzy, zwróćcie też uwagę, że mamy miejsce na dwie osoby. Właśnie jakby ktoś grał z nami w kooperacji, to mógłby wsiąść właśnie z tyłu jako Carver. Dobra. I teraz z tego co pamiętam, będziemy mogli właśnie chyba wybrać, czy chcemy zrealizować właśnie zadanie fabularne, czyli udać się na Teranową, czy chcemy udać się na C.M.S. Greely, czyli właśnie statek, gdzie mamy zadanie poboczne. Ja udam się na Greely, bo nie ukrywam, że chciałbym powykonywać sobie te poboczne aktywności tutaj. Dobra. Mam jeszcze coś napisane o tym statku, zmodyfikowana lekka fregata. Okej. Te podróże mi się w Dead Space trójce właśnie też podobały. Ogólnie fajnie, że gra postawiła na trochę większą otwartość. I kontynuację tego mieliśmy też zaprezentowaną w niedawnym remake'u pierwszego Dead Space'a, gdzie to też właśnie twórcy remake'u postawili trochę właśnie na tą otwartość. I tam też mieliśmy różne zadania dodatkowe, nie tylko fabułę, dzięki czemu remake Dead Space'a... Poczekajcie, z tego co pamiętam... Jak to się robiło? O właśnie, muszę sobie zaznaczyć enterem, że ja chcę widzieć ten cel. Dobra, i lecimy. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, że właśnie w remake'u jest to kontynuowane. I to mi się też mega podoba. Tu mamy jakieś skrzynki w ogóle. Czekajcie. O kurde, nie, strzelba to chyba zły pomysł tutaj. Dobra, pozbierajmy sobie te rzeczy, bo widzę, że trochę ich mamy. Dobra. Okej, amunicja się zawsze przyda. Dobrze, że ten tlen sobie ulepszyliśmy, to mogę na spokojnie sobie tutaj latać i o nic się nie martwić. Mam jeszcze tlenu na aż 5 minut. Dobra, jesteśmy. Właśnie to jest fajne w remake'u, że nawet mimo to, że już ktoś przeszedł kiedyś oryginał, no to w remake'u będzie miał sporo niespodzianek. Powiem wam, że jak zobaczyłem właśnie ogrom różnic, jakie są w remake'u pierwszego Dead Space'a, to mega mi się zachciało w niego zagrać. Myślę, że kiedyś pojawi się let's play na kanale, ale kiedy, to ciężko mi stwierdzić. Wiecie, że ja mam naprawdę masę jeszcze planów. No i okej, odblokowała nam się ta misja dodatkowa właśnie, właściwie się rozpoczęła. No dobra, ruszajmy dalej. No i tak jak mówiłem, myślę, że serię z remake'u Dead Space'a możecie się spodziewać, ale kiedy to ciężko mi stwierdzić, bo wiecie, że ja mam naprawdę masę planów jeszcze na ten kanał. Kompaktowa ramka standardowa, ok? Jakiś tam lepszy uchwyt do broni. Dobra, to w ogóle też Dead Space'em trójką, jeśli chodzi o sam warsztat, widać, że zainspirowało się Callisto Protocol. No, oczywiście są ci sami twórcy, bo Callisto stworzyła ta sama firma co Dead Space'a, tylko pod inną nazwą, no bo Visceral Games się ostatecznie jej rozwiązało tą firmę. Co za jakiś dźwięk dziwny. Ktoś chyba nas tu zaraz zaatakuje, ale dobra. Wow, co jest? Okej, zobaczmy. Nie, no strzelbunia widzę tak samo się spisuje chyba. Albo nie. Chyba jest trochę słabsza jednak. I no to padnie kiedyś? On się skubany dalej rusza. I no stary. Santos. Looks like parts of the ship are sealed off. Sealed? On purpose? Do you think you can get it open? I'm not sure. If I can get the power on, I may be able to lift the security lockdown. Hold on. Dobra, zobaczmy, jaki jest ten cel dodatkowy. Okej, przywrócić zasilanie i obejść blokady. Jakiekolwiek sekrety skrywa ten statek, nie zostaną odkryte, dopóki nie obejdę tych zabezpieczeń. Musi być jakiś sposób, aby przekierować energię z systemu zabezpieczeń Greely do tych drzwi. Okej, czyli my generalnie mamy ruszać w tamtą stronę, ale tu mogę, widzę, coś aktywować. Dobra, może to zrobimy za chwilę, na razie jeszcze... A tutaj co to jest? A to muszę jakąś kartę chyba przyłożyć. Zastanawia mnie ten dziwny dźwięk. Tak jakby z tego pomieszczenia tu dochodził. Tutaj nic nie zrobię. Ja muszę ruszać tam. Dobra, to aktywujmy w takim razie to. Aha, nie mogę, bo nie mam jakiejś części. Aha, tej korby nie mam po prostu chyba. No dobra. Okej, w sumie mała apteczka nie za bardzo mi się przyda, no ale niech będzie. Ale powiem wam, liczyłem na to, że ta strzelba będzie trochę mocniejsza. Kurde, 6 strzałów, aż w nekromorfa musiałem wpakować, żeby padł. Trochę za dużo jak dla mnie. Dobra, teraz tędy. Ciekawe, czy nam się uda tam to przejście odblokować. Mam nadzieję. Właśnie tak jak mówiłem, w sumie powiem wam tak, no wszystkie misje poboczne będę chciał wam zaprezentować na tym let's playu, bo pamiętam też, że jak grałem w kooperacji, to właśnie też wszystkie misje poboczne robiliśmy. I fajnie było, fajnie, nie powiem, że nie, naprawdę w koopie się przyjemnie mega tą grę przechodziło. Tylko też tak jak mówiłem, no człowiek się mniej skupiał na fabule, bo wiadomo jak to gra w koopie. Okej, mamy generator. Dobra. Is originating from the radio room. Set my waypoint. I'll head there. Okej, pokój radiowy. No dobra. I zakładam, że musimy się... A, nie wracamy się to... O kurde. Dobra. Nie, no ta strzelba jest beznadziejna. Zobaczcie. Nie, dobra. Nie ma co nawet. O kurde. Zaskoczył mnie skubany trochę. Strzelby to nawet naprawdę nie ma co używać, serio. Ale jeszcze wiecie co, chciałbym jeszcze sprawdzić. Chociaż nie, tam potrzebuję tej korby faktycznie, żeby przejść chyba. A, i zwróćcie uwagę, że tu nawet awaria zasilania, nie wrócę się. Dobra, bo chciałem sobie sprawdzić tamte przejście, ale teraz tego nie zrobimy, także ruszajmy zgodnie z linią, jaką nam pokazuje lokalizator. Nie wiem, czy się leczyć, czy nie. Chyba nie trzeba na razie. Fajnie też, że jest więcej dialogów ogólnie pomiędzy postaciami, to też tak trochę ożywia tą grę. Dobra, no i jesteśmy faktycznie w tym pomieszczeniu. Wstaniesz, pan Symonie? Chyba nie. My tu jeszcze mamy jakieś materiały. Dobra, powiem wam, że w sumie wiecie co, ja chyba bardziej będę wykorzystywać te materiały przede wszystkim do ulepszania pancerza, ogólnie do ulepszenia rikstazy i tak dalej, niż do tego, niż do wytwarzania jakichś tam broni czy innych elementów. Co my to musimy zrobić? Muszę iść strzałek, by odpowiednio rozprowadzić moc między prawym i lewym systemem. Aha, okej, rozumiem. O kurde. Czekajcie, bo reaktor nie wytrzyma. Dobra. Czekajcie. Przeciążenie znowu, kurde. Trying to contact Dr. Serrano? Tell me! Stop! Please! They wouldn't tell me! I don't know! Commander, this is Unit 3. They barricaded themselves in with the broadcasting equipment. If that's where they want to die, let them. Cut the ship's power. It'll kill their life support and cripple the transmission. What about the others? You know the orders. No one lives. Understood. No! No! Please! You don't understand! You can't do this! Przerażające są te dzienniki. Czyli no ta załoga tego Greely nie najlepiej skończyła. No w sumie można się było tego spodziewać. Dobra, aha, i wróciliśmy się tutaj, okej. Tego dalej nie uruchomię. Nie wiem, czy ja muszę coś znaleźć, czy jak? Oho! O nie, nie, tylko nie wy, tylko nie wy. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jeszcze plecy mi skubany robi. Dobra, trochę panika gaming mi się załączyła. Dobra, chyba wszyscy padli. Okej, nie było dramatu. Teraz tak, widzę, że mamy warsztat odblokowany, ale z tego warsztatu jakoś specjalnie nie chcę korzystać chyba. W ekwipunku też mamy jeszcze sporo miejsca. Dobra, czyli tak, ja mogę się udać tam, ale tu mamy jeszcze jakieś pomieszczenie. Obwód ulepszenia, o super. Okej, obrażenia. Jeszcze klip, to jest chyba ta pojemność magazynka. Ej, to jest dobre w sumie. W takim razie ja to sobie zastosuję. Czy my? Nie, tędy się wróciłem, okej. I teraz tak, to chyba w dalszym ciągu tak, jakieś tej karty potrzebuję, czy czegoś takiego. Dobra, w takim razie z tego warsztatu skorzystajmy, ulepszymy sobie piłę. I przy okazji wymienimy broń, bo muszę przyznać, że... No, ta strzelba to jest naprawdę mega słaba. Okej. Ej, no to jest dobre ulepszenie. Dobra. A mogę w ogóle stworzyć obwód plus 1 przeładuj, ale to nie będę zużywać na to materiałów. Ja zdecydowanie wolę sobie... W sumie czekajcie, bo tutaj moduł rewolweru... Nie, to jest w sumie ta sama piła tak naprawdę, tylko z czymś innym. Dobra. Weźmiemy w takim razie tak. Przeniesiemy te apteczki, stazę też. Dobra. W ogóle to jest też ciekawe, że amunicja jest uniwersalna w tej grze. Że wiecie, jedna pasuje do wszystkich broni. Trochę to takie ogromne uproszczenie, trzeba przyznać. Bo wiadomo, że z piły plazmowej nie strzelamy tak samo jak z karabinu. Także to akurat trochę średnie, no ale... Podejrzewam, że twórcy to zrobili, żeby zaoszczędzić po prostu miejsce w ekwipunku, bo zbieramy strasznie dużo przedmiotów w tej grze. I gdybyśmy tak mieli zbierać różne amunicje po kolei, no to... Już w ogóle tego miejsca by nie było. Kurde, co to za pomieszczenie jest? Oho. Nie, jeszcze ten mały, kurde. Ale dobra, jak mu się odetnie te kończyny, to... Dosyć szybko pada. Ktoś jeszcze? Jeszcze kogoś tu słyszę, ale nie widzę go. Tutaj chyba gdzieś jest. Ej, no słyszę gdzieś gościa, a tam na górze. Skubany, dobra, padł. Okej, ja jestem z wami. I teraz tak, co my tu jeszcze? Tu mamy skrzynkę. Na razie nie chcę nic tutaj klikać, bo w sumie nie wiem, co tu się właściwie wydarzy. Bo ja muszę... Aha, ja muszę iść do windy, okej. Ładnie wyglądają lampy UV. Ładnie się efekt prezentuje. Tym nic nie zrobię. Są jakieś zamrożone... kanki czy coś takiego. Czekajcie, tą skrzynkę muszę sobie przyciągnąć. Dobra, średnia apteczka, zawsze git. W sumie te małe... Kurde, tylko... A, czekajcie, jeszcze skrzynka. Te małe apteczki bym posprzedawał z chęcią, gdyby nie to, że w tej części nie ma sklepu już. W sumie nie wiem, jakie preferuję rozwiązanie, wam powiem. Czy wolę sklep, czy wolę ten warsztat? Chyba jeszcze za mało gramy w tą grę, żeby stwierdzić, co było lepsze. I już widzę kolejnego Ancymona. Dobra, ale widzę, że on jakieś chyba nogi miał odcięte. Coś tu jeszcze słyszałem, ale dobra, na razie cisza, spokój. Jakieś pojemniki dziwne. Dobra, co ty mi, gościu, dasz? Oho, kolejny idzie. Łatwo z tobą. Nie jesteś dla mnie żadnym wyzwaniem. Coś tu jeszcze mamy? Nie wiem, to wyglądało, jakby się dało przyciągnąć, ale nie. Dobra, czyli my idziemy tędy. Osiedl. Nie, stary. Kurde, ale mi życia zabrał dziad. Dobra, wyleczmy się. Okej, to było niespodziewane. Dobra, my kurde idziemy, ale... Żadnego końca drogi nie widać. Daj mi tę skrzynkę. Dobra, materiały jak najbardziej się przydadzą. Bardzo dużo złomu zbieramy. O nie, co to jest? A w sumie na te pajączki przydałaby się bardziej ta broń. Kurde, jak się strzela alternatywnym strzałem? Scrollem? Tak, scrollem, dobra, okej. Bo w pile nie mam alternatywnego strzału. Ale dobra, skoro Ej, wiecie co? Mam pomysł w sumie. Moglibyśmy... Bo strzelba odpycha przeciwników. Czekajcie, mam plan. Moglibyśmy stworzyć piłę ze strzelbą. Myślę, że to by było gites w sumie. Czekajcie. Bo tu jest... Moment. Zróbmy narzędzie, tylko poczekajcie. Nie o to mi chodziło. Bo ja chciałem jeszcze... czekajcie, bo ja muszę się chyba z tamtej piły pozbyć tego modułu. Czekajcie, jak to teraz działa? Kurde, znowu mi grę zminimalizowało, wybaczcie, nie wiem, co się ostatnio dzieje z tym. Dobra, moment. Silnik, rdzeń. Bo mi zależy na tym, jak to teraz zrobić, czekajcie. Ja bym musiał chyba tą strzelbę na razie zamienić na to. Ja tą strzelbę... Kurde, tylko ja to rozmontuję wtedy. Ale dobra, zróbmy to. Ja teraz do tego chcę O właśnie, to jest to? Nie, to nie jest chyba to, czekajcie, stwórz nowe narzędzie. Nie rozumiem, jak to działa do końca. Ale dobra, czekajcie, skoro mamy rdzeń plazmowy, to ja może zamontuję faktycznie, ale nie wiem, to mam dwa rdze... Nie, co? O co tu chodzi? No dwie plazmy to bez sensu trochę. Chciałem sobie strzelbę tu zamontować, ale... Aha, bo to w końcówce muszę. Ale tu nie mogę dolnej końcówki, muszę dolne narzędzie, czekajcie. A i teraz mogę chyba dolną końcówkę. Poczekajcie. Pole odpychające, a tutaj... Może to weźmy sobie. Dobra, to kosztuje... Nie, dobra, nie bawmy się w to chyba jednak, wiecie, chyba trochę jednak zwątpiłem. Moment. Tylko pytanie, czy ja będę mógł tam... Nie no, ja już nie wiem, co ja tam porobiłem w tym warsztacie, szczerze mówiąc. Czekajcie. Coś tu pokiełbasiłem trochę. A to jaką ja mam teraz broń właściwie, bo powiem wam, że pogubiłem się. Aha, czyli ja mam dwie te same piły plazmowe, dobra. To chyba nie do końca o to mi chodziło. Nie wiem, coś tu źle zrobił. Dobra, czekajcie. W takim razie ja wezmę sobie tą zwykłą piłę i wezmę po prostu ją pojedynczą i tyle. Ja pierdzielarzem tutaj namieszał trochę, ale jakoś nie czaję tego, powiem wam szczerze. A nie, bo tamta jest chyba... Kurde, czekajcie, bo tamta jest ulepszona. Ja pierdzielę. Dobra, już mi się nie podoba ten warsztat. Moment, to chcę. Ulepszenia, wyjmijmy teraz to. Pousuwajmy. Dobra. Teraz to przywróćmy. Jen, jakie kombinacje alpejskie. Masakra. Tutaj dodajmy obrażenia na pewno. I może być jeszcze magazynek. Dolne narzędzie. Z dolnego narzędzia nie strzelam, więc to jest niepotrzebne. Może ulepszmy trochę tylko strzelność w tym. Dobra, ja pierdzielę. Nie czaję tego warsztatu. Nie wiem, czy ja mam coś z głową, czy co? Dobra, ale chyba wszystko już się zgadza. Dobra, chyba naprawiłem. Ja pierdzielę, wybaczcie za to. Ale nie do końca jakoś to kumkam, o co chodzi. Dobra, i teraz tak, co my tu mamy dalej? O, co jest? Isaac, wyjmij to. Teraz tak. Aha, okej, przerwaliśmy prąd tutaj. Ale z drugiej strony się te pola aktywowały. No ale dobra, tamto mniejsza o to, ja chcę tą skrzynkę tylko. Dobra. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Dobra, pobierz kody deszyfrujące. Odkryłem klucz należący do kogoś o nazwisku Engström. Kimkolwiek była, musiała odkryć coś ważnego. Audiolog, który nagrała Engström, wspomina o tym, że kody szyfrujące do transmisji, którą ciągle słyszymy, znajdują się w jej biurze. Okej. W takim razie możemy do tego biura teraz ruszać i właśnie teraz będziemy musieli się wrócić na sam początek tego statku. Statko nie będzie chyba tak prosto, co? Aha, bo one ożywiają trupy! O kurde. O ja pierdzielę, dobra. Kurde, te pająki kupię, no ja pierdzielę. Ale mnie napadły skubane. Ale dobra. Całe szczęście nic poważnego się nie stało. Dobra, moi drodzy, no to się wróćmy w takim razie. Bo teraz rozumiem, że właśnie udało nam się uzyskać kartę do tego pomieszczenia, dzięki czemu będzie można tam właśnie już wejść w końcu. Dobra, kurde, te pająki to mnie zaskoczyły dosyć mocno. Ale na pająki dobrą bronią właśnie jest ten karabin. Muszę pamiętać jeszcze o tym, że mam ten strzał alternatywny. Dobra, ostrożnie. O nie, nie, jeszcze nekromorfy. O właśnie, w to nie wchodźmy, bo widzicie, co się dzieje. Ostrożnie, żeby nie dać się złapać w to pole. Nie no, się zżygał na mnie jakiś ancymon, kurde. Plecy mi robi. O, siedź. Nie no, Isaac. Jeszcze szyga na mnie bez głowy, no co za gamoń. Dobra, żyjemy. Chciałem użyć stazy, ale nie zdążyłem. On mnie zaatakował od razu, kurde. Dobra, spadajmy stąd czym prędzej. Okej, na szczęście z niej nie wejdzie za mną kolejny. Ja pierdzielę, katyralnia. Co tu się kurde dzieje? A tam dalej nie wejdę. No ale dobra, możemy teraz przejść tutaj. Okej, magazynek. Dobra, co tu jeszcze leży ciekawego? Właściwie tyle. Tu coś mamy. Pobierz plik. Hey Santos, I'm sending you the decryption key now. I see it. Hold on, I'll apply it to the message. Hydrosetta? Who's she? They must have been trying to hide her from the execution order. Her research could be the key to all of this. But why issue a cleanse order if it would destroy such an important secret? Maybe they panicked. Or maybe they knew something we didn't. Isaac, thanks for looking into this. It could prove very useful. Good to hear. Well, I'm heading back. We've got a long road ahead of us. Isaac out. No i dobra, także mamy zadanie ukończone. Teraz rozumiem, że możemy już ruszać właśnie do Teranowy. Ale kurde, jak to pomieszczenie otworzyć? Czekajcie. Zainstaluj łuk obrotowy. Ale skąd ja mam wziąć to? W warsztacie może mogę to wytworzyć? Nie wiem, możliwe. No bo po drodze nie znaleźliśmy nigdzie. Ja jestem przekonany, że... Obrotowy łuk wolframowy. Faktycznie, patrzcie. Można wytworzyć to. To zróbmy to w takim razie. Okej. Kurde, ale powiem wam, zbyt rzadko są punkty zapisu w tej grze, wiecie? O, no i super, dobra. Możemy teraz się tu dostać. Dobra. I zobaczymy, czy to było w ogóle tego warte. O, chyba było dużo rzeczy. Ostrze telemetryczne. Dobra, będzie można sobie obczaić. Tu mamy jeszcze obwód ulepszenia. No dobra, także warto było tu zajrzeć. Jeszcze szafka. Okej, szybkostrzelność i obrażenia. Spoko, upgrade. No dobra, także chodźmy jeszcze do tego warsztatu. Zobaczymy, co tam właściwie można ogarnąć. Na pewno chciałbym... Kurde, co z tym ostrzem właściwie? Czekajcie. Może teraz... O, może teraz zamontujemy dolne narzędzie do tej piły. Moment. Ostrze telemetryczne. Co to robi? Śrubami zhartowanego stopu. To może być ciekawe. No dobra. Także ja chyba w końcu nauczyłem się, jak montować. Szkoła druciarstwa się opłaciła zdecydowanie. Ja pierdzielę. Ale naprawdę nie czaję tego warsztatu. Coś zbytnie, powiem wam. Okej. To sobie przeniesiemy. I właściwie z ekwipunkiem to tyle. A ten alternatywny strzał w pile jeszcze sobie przetestujemy. Okej. Dobra, czyli tak, moi drodzy, my teraz wracamy na górę. No i tak naprawdę możemy lecieć do Teranowy, no bo chyba wszystko na tym statku już zeksplorowaliśmy, tej Greely. Dobra, także spadajmy. A tu, zwróćcie uwagę, że tu mam jeszcze automat z kombinezonami. Nie zauważyłem go w ogóle chyba wcześniej. Okej, kombinezonu nie zmieniajmy, dopiero co to robiliśmy. Mogę ulepszyć wicepunkty zdrowia, to zróbmy koniecznie. Planu nie mogę ulepszyć. Mogę ulepszyć pancerz. To też się przyda. Okej, może jakaś staza jeszcze. W stazie mogę ulepszyć jedynie czas działania, ale to też spoko. Tutaj tyle, w kinezie coś może? Nie, w kinezie nic, dobra. Także tyle. No liczę na jakiś punkt kontrolny, bo... Kurczę, no przydałby się w końcu. Te odcinki z Dead Space'a strasznie się dłużą, wybaczcie, ale to przez to, że ta gra ma jakiś dziwny model zapisywania. Mówię, checkpointów jest zdecydowanie za mało w tej grze. O, mam... O, zapisuję, dobra, czyli chyba... Gra mi się w tym momencie save'u, ale dobra, to... Albo dobra, moi drodzy, tu będziemy kończyć. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Dead Space 3. Na razie!